bardzo serdecznie witam na antenie radia oraz serwisu Chrystusa Króla naszego gościa, księdza Marka Bąka. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Chciałabym porozmawiać na tematy, które nas dzisiaj dotyczą. Często słyszy się, że nigdy już nie będzie tak jak kiedyś, nie wróci już normalność. Normalnością nazywamy rozwiązłość obyczajów, rozpustę, wszelkie uzależnienia, demoralizację, nagminne rozwody, zabijanie dzieci nienarodzonych, odrzucenie Pana Boga z naszego życia. I to wszystko jest przejawem laicyzacji, modernizmu, działania masonerii od setki lat, aby do takiego stanu doprowadzić. Grzech stał się normalnością, przedstawia się go jako dobro. Więc świat, za którym tęsknimy, podążał ku zatraceniu. I bardzo proszę księdza o opinię jako duchownego. Czy to jest normalność? To nie jest normalność. Ani tej normalności nie było, ani nie ma. Natomiast zło jest coraz bardziej przemyślne, zorganizowane i zło posługuje się coraz łatwiejszymi ludźmi. Społeczeństwo nasze jest zdeprawowane. Nie o to chodzi w dziejach świata, byśmy zgodnie się zatracili w piekle, tylko chodzi o to, by pośród trudów tutaj i zadań byśmy się uświęcili i kiedyś mogli być zbawieni. To jest jedyny cel tej ziemi. Nie ma celu historycznego, literackiego, artystycznego, sportowego, żadnego cząstkowego celu nie ma. Jest jeden cel, cel najwyższy. Ta ziemia to okoliczność, w której ma wybrzmieć nasza miłość do ludzi, zawierzenie się Panu Bogu, cześć dla Niego. Mamy się uświęcić, by osiągnąć uszczęśliwiające życie wieczne z Panem Bogiem. To zło, które nam serwowano przez długi czas, od wielu pokoleń, obecnie ono postanowiło sięgnąć po nas jeszcze bardziej w nowej kategorii. Przy tym takim ogólnoświatowym, po raz pierwszy, zamachu na ludzkość przy pomocy rzekomej pandemii. Owszem, wyprodukowany wirus istnieje, ale tu nie chodzi o to, by ludzie byli zdrowi, czy żeby byli chorzy. Tylko chodzi o to, by ich sobie podporządkować, wykorzystać, niektórych zniszczyć w dowolny sposób, by ludzi pozbawić wszelkiej ludzkiej nadziei i by z ludzi uczynić nową kategorię więźniów. Dlatego modelują nam mentalność ludzi układnych, zastraszonych, ślepo posłusznych, którzy nie mają swojego zdania, którzy będą nielogiczni, nie będą się posługiwali rozumem, nie będą potrafili zająć stanowiska, będą bardzo układni i podatni dla wąskiej grupy zarządzających, którzy ludzi będą traktować w znaczeniu dosłownie rzeczowym, nadając nam nową koncepcję człowieczeństwa, która jest żadną koncepcją. To jest program dla niewolników w taki sposób, by ludzie to zaakceptowali i przyjęli za normę. No i to się dość gwałtownie zaczęło przez ową rzekomą pandemię, kiedy jak co roku ludzie chorowali, zawsze nazywano to grypą, teraz zaś zaczęto robić fałszywe testy, które nic nie wskazują, bo twórca tych testów powiedział od razu, że one się nie nadają do diagnozowania. Zaczęto ludzi źle leczyć. Nie leczono ludzi tak, by ich wyleczyć, lecz by ich leczyć. W wyniku czego mnóstwo ludzi i wymarło, i mnóstwo ludzi nie mogło się dostać do lekarzy. Szpitale, przychodnie były dla ludzi niedostępne. I z tego powodu mnóstwo, ponad 100 tysięcy ludzi umarło jak do tej pory i umieralność nadliczbowa ma w dalszym ciągu miejsce. Ta nadliczbowość jest taka, że mniej więcej o 1/3 więcej umiera ludzi obecnie niż statystycznie zwykle ludzi umierało o tej porze w naszej ojczyźnie. I nie wiadomo jak to się kiedy zakończy, bo w dalszym ciągu trudno się dostać do lekarza, na badania. To wszystko zostało zniszczone. Ale za tym wszystkim się kryje diabelski cel.
odebrać ludziom cnoty, zwłaszcza niewinności młodym i męstwa dojrzałym, aby społeczeństwo było bezbronne, aby nas uczynić ludźmi bardzo łatwymi do użycia, wykorzystania i zniszczenia. No i to się właśnie dzieje. Hodują więc nowego niewolnika w Polsce przez zastraszenie, przez zakłamanie i przez szykany administracyjne, policyjne, niby sanitarne. I wszystkie dostępne środki są użyte przeciwko temu, by się ludzie bali, nie mieli odwagi, nie mieli swojego zdania, by byli poparaliżowani w swojej postawie, tak by nie stawiali oporu i dało się z ludźmi dopełnić każdą dowolność, na jaką sobie pozwolą rządzący. Teraz pytanie, kto to są ci rządzący? Bo to nie są nasi uchodzący za rząd. Nie, nie. Uchodzący za rząd to są podwykonawcy. Oni mają swoich panów i właścicieli, których dyrektywy wykonują. Więc ci rządzący to są rekiny ekonomii i polityki poza naszym krajem. To są najwięksi złoczyńcy świata, którzy postanowili zadysponować ludzkością dla swoich czy nie swoich celów. I udało im się. Niewiele krajów wymknęło się z tej sieci. To też teraz te kraje, które się nie podporządkowały, są otoczone czujną opieką, aby te kraje zdemokratyzować, jakby się dało przywódców, którzy się nie podporządkowali, wymordować, to już też ma miejsce. Wszystko to jest skierowane do ludzi, aby ludzi uczynić słabszymi, podłymi dla siebie wzajemnie, by ludzie nie mieli w sobie miłości ofiarnej, zorientowania, by przestali być ludźmi. Dlatego nastąpiło takie pomieszanie koncepcji na temat człowieka, wszystkich rozmaitych programów, wszystkich tych propozycji. Mamy straszliwy zamęt prawny. Nie mamy sprawiedliwego sądownictwa, nie mamy życzliwej administracji. Jesteśmy rzuceni na żer i musimy żyć, no nie bardzo licząc na tych, którzy mają nam w tym państwowym zorganizowaniu pomagać, ułatwiać życie, lecz to, co miało nam pomagać, nam utrudnia życie i czujemy się zagrożeni, czy to przez niektórych urzędników, czy przez sądy, czy przez policję, czy przez to nieludzkie prawodawstwo, no a zwłaszcza przez psucie obyczajów. Przecież my od wieków jesteśmy katolickim narodem. I my teraz tracimy narodowość, katolickość przez zdemoralizowanie, przez to, że grzech stał się swobodnym obyczajem, grzech nie wstydzi, grzechu się człowiek nie boi, nie skrywa się nim, ludzie się z grzechem obnoszą, grzech jest lansowany, no do czego nas doprowadzono i do jakiego upadku chcą nas jeszcze doprowadzić. W naszym społeczeństwie mamy straszliwy atak na rodzinę, dlatego w nieposzanowaniu są najstarsi w rodzinach, aby za długo nie żyli, i najsłabsi, czyli dzieci. Najlepiej, gdyby się w ogóle nie urodziły. A jeżeli, to trzeba te dzieci już znieprawić. Każdym systemem przemysłu rozrywkowego, szkolnictwa i wszelkiego państwowego oddziaływania. Słyszałem, że jest próba podjęta taka, by przedszkola połączyć ze żłobkami. A ciekawy eksperyment. A o co tu chodzi? A pewnie chodzi o to, żeby zabierać z rodzin dzieci o wiele wcześniej niż obecnie. No może czterolatków, może trzylatków. Zabierać z rodzin na wiele godzin, by te dzieci zostały pozbawione rodziców, by te dzieci od samego początku przemodelować na nowy typ osoby, która będzie własnością państwową do użycia przez polityczny system, byśmy stracili rodzinność, więzi społeczne, braterstwo, przyjaźnie środowiskowe, byśmy przestali być ludźmi polskiej kultury. Polska kultura była kulturą śpiewu, gawędy i gościnności. Tego już nie ma. Tego nie ma. W zamian za to dano nam
mnóstwo dzikich wrzasków uchodzących za muzykę, szpetotę plastyczną, swobodę obyczajów, modę na gości, nowy rodzaj wulgaryzmów i przekleństw, których w dziejach Polacy nie znali, które zostały nam tutaj wylansowane i wprowadzone w obieg. Rodzice są bezsilni wobec swoich zgorszonych dzieci. Dzieci nie słuchają nikogo. Mamy taką słabość w ludziach, że mamy mnóstwo samobójstw, depresji, rozpaczy. I oni to wszystko chcą leczyć psychiatrią, psychologią, jakimiś tam oddziaływaniami terapeutycznymi. Ciekawe, jak zabrali obecnie matce 9 dzieci i te dzieci pójdą do zawodowych rodziców za pieniądze, to na to pieniądze są. A matce nie można było pomóc? A nikt nie zadał pytania o ojca tych dzieci. Już nie żyje? Czy został oddalony? Przecież te dzieci nie były z tego typu sprawy szczęśliwe. Tym bardziej, że środowisko gminne tą matkę wspomagało. No ale cóż, przemoc prawno-państwowa jest taka okropna. Ja nieraz zastanawiałem się, jak to się stało, że hitlerowskie Niemcy w ciągu paru lat dorobiły się takich zbrodniczych formacji jak SS na przykład. I ja coraz bardziej to rozumiem. Po tym, co z nami teraz zrobiono, jak zaprzęgnięto wiele służb państwowych, w tym również leczniczych, do przeprowadzenia tego eksperymentu rzekomej pandemii i bezwzględność, z jaką się ludzi traktowało na lockdownach, to ja teraz zrozumiałem, że my taką samą armię mamy wśród nas. Można tych ludzi uruchomić, uzbroić, umundurować i będą odpowiednikiem zbrodniczych formacji hitlerowskich. To tegośmy się dorobili, dlatego że bezwzględność prawna w tym gąszczu prawnym jest taka, że żyć się nie da. Ludzie słaniają się z bólu, konają pod ciężarem długów wmanipulowanych, które im wmanewrowano, wreklamowano. To oddziaływanie na naród przez ateizację i demoralizację sprawiły, że my mamy ludzi trwale niedojrzałych w osobowości i niezdolnych do moralnego życia. Czyli już mamy pokolenie niedojrzałych rodziców, które to pokolenie ma, jeżeli ma niedojrzałe dzieci. Ta młodość 20-latków nie może się zakończyć przed 30 rokiem życia. Po 30 roku życia ciągle jeszcze jest młodość, niedojrzałość. Są fałszywe ideały, żeby się dorobić, urządzić, upartnerzyć, tak? Słowo mąż i żona w mediach nie istnieje, są tylko partnerzy. Partnerstwo jest zresztą zmienne, co sezon inny partner. I to jest lansowane jako model. Niektórzy osiągnęli ten morderczy sukces tego swobodnego, grzechowego życia. Inni im zazdroszczą, też by tak chcieli. Wszystko zostało nam tak zaprojektowane, byśmy przestali być ludźmi według Bożej koncepcji życia. Byśmy przestali być dziećmi Boga, żyjącymi w miłości wzajemnej, rodzinnej. Byśmy zapomnieli o celu przyszłym zbawienia, o zbawieniu. Byśmy żyli przeciwko własnym interesom. To do tego dochodzi i my nie tylko, że nie wrócimy do normalności, bo już jej dawno nie ma, ale chcą nam tylko usprawnić, tak jak obecnie proponowany tak zwany nowy ład. Ani on nowy, ani on ład. Jest to tylko wyższy stopień manipulacji, większego opodatkowania ludzi, wzięcia ludzi w większy potrzask administracyjno-policyjny, aby ludzie nie mieli nic do gadania, ani nawet nic do pomyślenia, aby ich ideałem było przeżyć do wieczora i nie narazić się na kolejny cios naszych rządzących dobrodziejów, którzy się nami posługują jakby jakimiś zabawkami. Jest bardzo źle. Tym bardziej, że nie mamy głośnej elity w narodzie. Nie mamy elity mężnej, mądrej. Nie mamy tych, którzy by nas
chcieli obronić, którzy by za nas mówili i w naszym imieniu. Tego nie ma. Także można tęsknić za takim czasem, kiedy bronił nas ojciec święty Jan Paweł II, a przed nim kardynał Wyszyński, o którym mówiono niekoronowany król Polski. No to jest ten ból, z którego jakże się pozbierać. No, tu jest potrzebne indywidualne nawrócenie się. Uzbroić się trzeba w cnoty. Żyć w łasce, w czystości, w męstwie, w prawdzie. Nie możemy być ludźmi, którzy odtwarzają wzorce fałszywe lansowane przez media. My nie możemy być ludźmi, którzy tak się zachowują, by mieć tylko środowiskową akceptację. Kto szuka środowiskowej akceptacji, ten ją czasem znajdzie od czasu do czasu, a sponiewiera siebie na stałe i będzie igraszką w rękach ludzi gorszych od siebie. To co mówię, to ociekasz goryczą straszną. No ale przecież przypatrzmy się faktom i liczbom dość mocno utajnianym. Przecież już mówimy, że obecnie doliczyliśmy się 140 tysięcy zgonów ponadwymiarowych. No przecież to jest hekatomba. Jak tak można? To jest ludobójstwo. Systemowe ludobójstwo. Ludzie się zgromadzili pod blokiem, gdzie mieszka jeden z ważnych urzędników, który za to odpowiada, i palili znicze, które go tam oplakatowali. No czyż to dobrze, że jeszcze się ludzie budzą i dopominają o swoje. Mamy taki system, że tego systemu nie da się zreformować. Bo czy rządzą ci z tak zwanej lewej i z prawej, to mniej więcej tak samo szkodzą narodowi. My, od razu powiem z góry, nie mamy żadnej prawicy. Urabiają nam coraz bardziej kraj na socjalizm. W socjalizmie państwo musi zgarnąć pieniądze, wyżywić narastającą administrację, podzielić się między swymi i resztę rozdadzą ludziom jako dobrodzieje. Mamy tyle dramatycznych przypadków. Przecież ci ludzie znieprawieni, oni nawet mimowolnie krzywdzą innych ludzi. Na przykład wiele wypadków drogowych to jest owoc nieodpowiedzialności, niedojrzałości, braku pokory, zabawowego stylu życia, tego, że ludzie nieodpowiedzialnie autem jeżdżą, albo zasypiają za kierownicą, albo przez nieuwagę zderzają się z przypadkowym drzewem, albo wypadek z nie wiadomo z jakiego powodu, albo bezmyślnie giną pod wpływem nadmiernej prędkości, już nie mówiąc o narkotykach czy alkoholu. To dzisiaj najbardziej w Polsce potrzeba człowieka moralnego. Po kolejnym morderstwie dziecka nasz minister od sprawiedliwości mówi, że system zawiódł, bo co, kary za niskie? No nie tędy droga. Najpierw się systemowo naród demoralizuje, ateizuje, a oni później chcą, by zdemoralizowany naród był moralny. No nie. Zanim morderca zamorduje, to najpierw jest długo gorszony. Przez kogo? Ano przez system. System osłabia rodzinę. Słaba rodzina wypuszcza słabe dzieci, słabych dorosłych. To jest taki wzrost spiralny w dół. Gorsi gorszą i kolejne pokolenie mamy coraz słabsze. Prawo dobre jest wychowawcą, ale nie u nas. My nie mamy dobrego prawa. My nie mamy sędziów. My nie mamy sędziów, którzy by byli w większości, w znacznej większości. My nie mamy sędziów wolnych. Wprawdzie oni mają być niepodlegli, niezawiśli, no ale oni reprezentują jakieś interesy grupowe. Grup, do których przynależą, które ich tam wyniosły na te stanowiska. Nawet ci uchodzący za rządzących nie wiedzą, jak zreformować nasze sądownictwo. My żyjemy w wielu zakłamaniach, w wielu sloganach. Posługujemy się hasłami, błędnymi przekonaniami. Na przykład jednym z takich obłędów w naszym kraju jest w ubezpieczeniach samochodowych szkoda całkowita. Ja rozumiem z logiki, że całość to jest 100%. Ale nie.
w naszych ubezpieczalniach szkoda całkowita jest 70%. No to co to za szkoda całkowita? I ludzie to przełykają. Rządzący to wszystko akceptują i nie widać problemu. Bo problem jest niezauważony, nienazwany, niewytknięty. Jest wiele absurdów, których gołym okiem widać, ale już na to nikt nie reaguje. Przyzwyczailiśmy się do niewoli, tak jak więzień do bicia. Tak z nami jest, to z nami uczyniono. No, ratunek i powrót tylko w osobistym oddaniu się Panu Bogu i w przynależności do Niego. Tylko ludzie wiary, modlitwy, wiary praktykowanej odbudują siebie, odbudują sensowne relacje z najbliższymi, odbudują i obronią swoją rodzinę. I gdyby takich wielu było, to się wyzwolimy. Możemy nam nałożyć polityczną niewolę, w jakiej jesteśmy. Najpierw trzeba było nam zabrać Boga i miłość bliźniego. No tego mamy bardzo niewiele. Mamy niewiele wiary w Boga i miłości między sobą. Dlatego jesteśmy skłóceni i podatni do takiej poniewierki, którą nam zgotowano. Dziękuję księdzu za te słowa. A więc zabijają nasze ciało i ducha, by nas zniewolić, aby nas uwikłać w uzależnienia, seks, narkotyki, alkohol, aby odwrócić uwagę od ich haniebnych planów wobec ludzkości, a rząd polski im w tym pomaga, posłusznie wykonując polecenia. No, prawda jest niewiarygodna. Oni będą gadać o spiskowej teorii dziejów. Wszystkim trzeba zauważyć praktykę spiskową dziejów. My najsłabiej znamy własną historię, modelowaną przez obce służby specjalne od dawna, bardzo dawna. Któż potrafi powiedzieć ze znajomości częściowej dziejów, że jednym z zaborców zabiegających o zniszczenie naszej ojczyzny to była Anglia? Któż potrafi powiedzieć, że Rosja była pierwszym terenem kolonialnym dla Anglii? No a takie przekonania mają swoje uzasadnienie w pewnych nieujawnionych faktach i rozpoznaniach. My nie znamy historii. My mamy podaną historię taką, by wymodelować odpowiednie postawy, aby nami dysponować i nas wykorzystywać. Stąd dają nam fałszywe idee. My nie znamy swojej historii, bo nasze archiwa zostały rozkradzione. Na przykład mnóstwo archiwów po wojnie zostało oddane w oryginałach Niemcom. Już nigdy te archiwa nie wrócą do nas. To są archiwa, które dowodziły zbrodniczości Niemców w czasie okupacji. Kto to dał? Którzy urzędnicy? Za jakie średnie łapówki? Ano, my jesteśmy przeniknięci wpływami obcymi i tymi, że ludzie biorą łapówki. Niezbyt duże, ale każdy grosz miły dla takiego człowieka i ten, kto bierze, uważa, że to jest sprawa pojedyncza i wyjątkowa. My takich pojedynczych, wyjątkowych osobników mamy w Polsce mnóstwo. No i kto bierze łapówki, źle ojczyźnie służy, to później jest to, co właśnie mamy. To tak jak kiedyś w okolicach Zakopanego był problem z przebudową drogi i mostu. No bo tam ktoś obok, gdzie ten most można było zbudować dobry, o dużej przepustowości, nie dało się, ponieważ ktoś tam legalnie zbudował sobie dom. Ja się pytam, a który za pozwolenie na budowę tego domu w tym miejscu, który urzędnik wziął łapówkę? Bo jeżeli gołym okiem widać, że to jest nie dla dobra społecznego, to taki absurd nie został wydany za darmo. My mamy wiele złych spraw, za którymi się kryje inne, jeszcze wcześniejsze źródło. Grzech rodzi grzech. I tak jest ze wszystkim. Okrucieństwo, które jest teraz wśród ludzi, na przykład nie pomogą człowiekowi, dopóki go nie przeprowadzą przez ten rzekomy test covidowy. I tak było, że człowiek przeżywał zawał serca. To siedzi na krześle, aż procedury przeminą, jak już się dostaną do niego, żeby pomóc, to on czasami już umarł albo umiera. Bo ludzie ze strachu stracili życzliwość
i swoje człowieczeństwo i zajmują się rzekomym przymusem, a raczej pilnowaniem swoich interesów jednostkowych, aby zyskać, no co, pochwałę, nie narazić się i zarobić. Chyba to o to chodzi. To takie przypadki, ale tych przypadków było w Polsce tysiące, tysiące. Stąd ta nadumieralność, która się w dalszym ciągu nie zakończyła. No i ludzie zostali tak, ludziom się odbiera ich wrażliwość. Tak się ludzi traktuje, żeby nie płakali po śmierci bliskiego, żeby nie mieli ochoty przyjść na pogrzeb, żeby nie nosili żałoby. Stąd się narzuca ograniczoną liczbę ludzi na pogrzebach w dalszym ciągu, a ludzie to tak potulnie przyjmują. No jak można nie iść na pogrzeb matki czy ojca? No jak można nie iść na pogrzeb ciotki czy kogoś bliskiego, sąsiada? Jak można tak? I to są rzeczy, które zostały nam narzucone i myśmy to tak potulnie przyjęli. Brak powszechnego oporu, brak tego podstawowego napięcia wiary, tej obywatelskiej odwagi w stopniu podstawowym. Ten stopień podstawowy jest za niski. Tak jak na przykład lansowana jest taka kategoria obywatelskiego zatrzymania, gdy tam się widzi sprawę oczywistą, żeby ludzie się ruszyli. Czasem to obywatelskie zatrzymanie ma. Nie zawsze ono jest trafione, ale generalnie oni nas niszczą. Wszystkie media są przeciwko nam. Oni nam modulują świadomość, myślenie, wrażliwość. Produkują nowy typ niewolnika, który ma być bardziej układny i dostępny dla wykorzystania, by oni mogli panować, by oni byli bogami nad bliźnimi, bo to do tego dochodzi. To już dochodzi do takiego ubóstwiania siebie, kiedy rozum nie jest kryterium decyzyjnym, logika nie ma nic do powiedzenia, tylko jest wola tyrana i ślepy zapis prawny, który formalnie się wykorzystuje przeciwko człowiekowi. No i najważniejsze, żeby formalności stało się zadość. A że w wyniku tego człowiek umrze, skona, albo nie miał ochoty do życia i możliwości, to się już nie liczy. To się nie liczy. Ludzie są niszczeni tak w wielkiej liczbie. Na przykład chroni się u nas w sposób taki bardzo zaprogramowany bezpańskie psy i koty. U nas się nie mówi bezpańskie, się mówi bezdomne, bezdomne. Bezdomni to są ludzie, a nie zwierzęta. Ludzie, zwierzęta są najwyżej bezpańskie. A z powodów na przykład długów, zobowiązań jakichś, morduje się ludzi tak do dna, nie dając im żadnych szans na przeżycie, wręcz takie biologiczne. Także iluż ludzi doświadczyło na przykład morderczych działań komornika, ale takich morderczych. I iluż doświadczyło morderczych wyroków sądowych z powodów błahych, bardzo błahych. A jednocześnie te same sądy są bardzo pobłażliwe dla swoich. Dlatego ludzie są u nas tacy słabi, dosyć słabi. I nie potrafią się zintegrować, pozbierać tego wszystkiego. Źle się ludziom dzieje. No, początek jest wiadomo, upadek w wierze. Odejście od modlitwy, czyli relacji z Panem Bogiem. Brak logicznego myślenia. Lenistwo duchowe. Zgorszenie, zniechęcenie. No i człowiek taki już taki podziesiątkowany, taki upadły, jest już później bardzo słaby i on już nie walczy o siebie, rezygnuje. I mamy takich w Polsce mnóstwo rezygnatów. Ludzi, którzy i obdarowani przez Pana Boga i kiedyś nawet mieli rodzinę jakąś, nie mają szansy, bo morderczy system traktuje ich z wyjątkowym okrucieństwem. To tak kiedyś widziałem, jak pijany, upadły człowiek leżący, no nie wiadomo, czy konający, to był bezdomny. Na telefon i interwencję przyjechali po niego strażnicy miejscy. Ja widziałem, jak oni tego człowieka traktowali. To przecież, to ja nie wiem, czy jakiś materiał sypki byłby nie z większą starannością zbierany niż ten człowiek. Jak oni go traktowali obelżywie, jak oni go traktowali jak śmiecia. A przecież nie znali przyczyny, kto to jest, dlaczego tak się dzieje, co z nim. No ale najważniejsze były procedury. Czy w tych ludziach była miłość bliźniego? No, miłość bliźniego się nie lansuje. Lansuje się rywalizację,
zemstę, okrucieństwo i bezwzględność. I to już od szkolnych lat. Tak się dzieje właśnie. Dlatego mamy społeczeństwo i okrutne, i bezwzględne, i straszliwie zastraszone. Mocno zastraszone społeczeństwo. I strach później zamienia się często w agresję. Ze strachu ludzie są agresywni i tacy nieprzewidywalni. To się właśnie dzieje. To jest wymodelowane społeczeństwo propagandą, a później oni chcą, żeby morderstw nie było, wypadków nie było. Jak ma nie być? Będą, będą. Z każdej chmury kiedyś będzie deszcz. I ze zdemoralizowanego społeczeństwa będą problemy i niepotrzebne przestępstwa. Tak się dzieje. Na koniec chciałabym księdza poprosić o podsumowanie tej całej sytuacji i co w tym przypadku my wierni możemy czynić. Dla nas ludzi wierzących nie ma sytuacji bez wyjścia. My jesteśmy na drodze na drodze do zwycięstwa. Dlatego, że wspomożenie nasze jest zawsze w imieniu Pana Boga. To, co jest nam dane, to próba wiary. Trudniejsze czasy oznaczają trudniejszą łaskę, ale też i będzie większy z tego owoc. Dlatego spoglądając oczami wiary na to, co nam zgotowano i w czym uczestniczymy, mamy zobowiązanie ufać Panu Bogu, modlić się, widzieć wszystko w kategoriach wiary jako dary trudnej łaski. Wydarzenia trudne to trudna łaska, ale trudna łaska to też dobro, tylko to jest dobro o przyszłym, dalekim owocowaniu, może dopiero w wieczności. Tutaj mamy okazję uświęcić się, nabrać ducha heroizmu, uchronić się od grzechów dalszych, zdeterminować się do tego, by zajmować się sprawami istotnymi, poważnymi, abyśmy nie byli ludźmi rozproszonymi. Czasy trudne scalają ludzi. Czasy łatwe ludzi rozpraszają. Ludzie są rozproszeni na wiele spraw i zainteresowań, tylko często zapominają o Panu Bogu. Tymczasem czasy trudne koncentrują nas na Panu Bogu jako na ostatnim źródle ratunku. I chodzi o to, żeby Pan Bóg w naszej wierze stał się pierwszym źródłem ratunku, pierwszym zawołaniem pod hasłem "Któż jak Bóg". I jeśli przy spojrzeniu wiary nie ulegniemy paraliżowi strachu, propagandzie, jeśli będziemy rozumni, logiczni, Pan Bóg da łaskę, każde zło nie jest na zawsze, wszystko ma swój kres, Bóg ostatecznie w nas zwycięży, dlatego że Pan Bóg nas kocha, Pan Bóg nas kocha i dzieje świata nie mają znaczenia kulturowego, historycznego czy innego, dzieje świata mają tylko charakter zbawczy, o tyle świat ma sens, o ile jest środowiskiem uświęcenia i zbawienia. I Pan Bóg spraw swoich, czyli naszych, pilnuje i na Niego możemy liczyć. I im bardziej liczymy na Pana Boga, tym niejako bardziej Panu Bogu wiążemy ręce. I Pan Bóg chce, ale i musi, z uwagi na to, że nasze zawierzenie nigdy nie jest puste, nigdy nie jest zawiedzione. Ono jest zawsze związane z odpowiedzią, wielką odpowiedzią Pana Boga. I poproszę księże jeszcze na koniec o błogosławieństwo dla wszystkich słuchających nas. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Wielki Bóg zapłać księże. Dziękujemy serdecznie za te słowa. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.